Loża radiowa. W Loży Radiowej wspominamy dziś wydarzenia sprzed 35 lat, 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego. Gościem w studiu jest pan Janusz Michniewicz, działacz opozycyjny ówczesny. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja chciałem na początku podziękować serdecznie, bo od 90 roku pierwszy raz znajduję się w radiu. W ogóle w jakimkolwiek studiu, bo nigdy mnie żadne media nie zapraszały. Panie Januszu, przejdźmy do pytania. Co pan robił 35 lat temu? 35 lat temu obudziłem się rano, bo szedłem na zawody sportowe do podstawówki na Dębonia. I po drodze wstąpiłem do swojego przyjaciela Marka Bujaka, z którym pracowałem wtedy w szpitalu wojewódzkim. Porozmawialiśmy tylko o stanie wojennym, no i poszłem do tej hali sportowej. Zawody się nie odbyły, wstąpiłem jeszcze raz do kolegi, no i dowiedziałem się wtedy, że parę minut temu wyszło od Marka SB. Bo? No nie wiem, no przyszli, co ja tutaj chciałem i co ja tutaj robiłem. Takie było pytanie. Czyli wiedzieli o pana działalności? Tak. No i ustaliliśmy wtedy, że na złość im zrobimy 14 im niespodziankę. Już rano po 6 wymalowaliśmy cały szpital, napisamy i hasłami związanymi z Solidarnością. A który to szpital? Wojewódzki. No i co się stało później? No zaczęły się nagonki, zaczęli latać, szukać co, jak to. No ale... I doszli do pana? Nie, mnie dopiero jako ostatniego z całej grupy zamknęli 17 maja. 17 maja? 82. 82. No i co się później stało? No to sądowa... Sąd mieliśmy w kinie Kosmos w Opolu. Nas skazywano. Ja jeszcze byłem przewieziony, też tą służba bezpieczeństwa mnie przewiozła do Warszawy. Siedziałem na Rakowieckiej. To było bardzo przykre, bo nie siedziałem na początku z jakimś opozycjonistą, ze studentami, tylko po prostu dali mnie do celi, gdzie siedziałem z mordercą, który zabił księdza w województwie rzeszowskim. To była ostatnia osoba, która została skazana na karę śmierci wtedy bodajże. A jak ten sąd wyglądał? Bo chcielibyśmy się dowiedzieć więcej. No więc jedyny wojskowy, akurat nie teraz zapomniałem nazwy, Matacz, major Matacz, to był jedyny wojskowy sędzia, a resztę było przebrane w mundurki. Jak sędzia Wojteczek z Opola, jak prokurator Dragunas Witkowski z Opola, nie? No to tak. A jaki zarzut pan usłyszał? No proszę panią, tam było bardzo dużo zarzutów, prawda? Analbroga działalność na szkodę państwa, prawda? Kontynuowanie działalności związkowej, nielegalne wydawanie gazetek, ulotek. Panie Januszu, jak to się stało, że chociażby wczorajszy gość naszego programu, Janusz Sanocki, został internowany, a pan trafił od razu do więzienia i to na Rakowiecką? To znaczy ja trafiłem do więzienia najpierw na sądową. Najpierw siedziałem w areszcie śledczym. Rozumiem, tutaj w SB. Ale dlaczego pan trafia do więzienia, a nie jest internowany? Ja nie byłem internowany dlatego, że oni uważali, że ja po prostu im wtedy nie zagrażam, prawda? Dopiero zaczęli nas śledzić, zaczęli nas prześladować, jak żeśmy podjęli działalność podziemną. Podczas stanu wojennego? Podczas stanu wojennego, po 13 grudnia, żeśmy podjęli już 14 grudnia w szpitalu zaczęła się działalność podziemna i Solidarności. A umieszczono pana razem w celi z recydywistą albo z przestępcą, dlatego żeby co, pana złamać? Chyba tak. A później były jeszcze jakieś... No później pojechałem na... Jak to wyglądało? Tak, no przesłuchania tutaj były stale na SB, nie? Natomiast później... Z Rakowieckiej pojechałem na Klęczkowską i to bardzo mile wspominam, gdyby jeszcze raz coś takiego było na Klęczkowskiej, chciałbym siedzieć. Dlatego, że siedziało nas tam 350 osób. Wszyscy skazani wyrokami albo czekające na wyroki. Było bardzo dużo górników, wspaniali ludzie. Tam poznałem m.in. Stasia Płatka, górnika z kopalni Wujek, postrzelonego z góry, z dachu, pokazał mi to. Wielu górników, wspaniałych ludzi, którzy od razu żeśmy tam przyjechali, bo trzech żeśmy pojechali tam na Klęczkowską. Wolnicki, Wójcik i ja, ale nie Janusz ten z Urzędu Wojewódzkiego, tylko Krzysiek Wójcik z Przemysłówki numer 1. No i od razu pomoc, czy to chcemy. Naprawdę tam była taka solidarność międzyludzka zachowana, no było coś wspaniałego. Atmosfera, nie daliśmy się, tydzień głodówki żeśmy przeprowadzili, bo pobili tam. Mhm. A jak duże to były wyroki? Jak długie to były wyroki, panie Januszu? No ja dostałem 2 lata, no i to były raczej najwyższe wyroki. A tam siedzieli po 5 lat, po 7 lat dostawali, tylko że u nas była taka sytuacja i tutaj muszę powiedzieć dość pozytywnie o tym głównym sędzie. On po prostu zrobił jedną rzecz, że 3 miesiące jest tryb doraźny, on wyszedł poza tryb doraźny i myśmy już nie mogli dostać tych najbardziej surowych wyroków. Sędzia w Opolu czy sędzia? W Opolu. Natomiast wbrew temu, co się później obiegowej takiej... Opinii publicznej ludzie mówili, że prokurator Dragunas Witkowski nie wniósł do Najwyższego Sądu Wojskowego zażalenia na te wyroki, ale wniósł.
wniósł, bo żądał wyższych, że, a myśmy wszyscy dostali te wyroki w zawieszeniu. Przypomnijmy, dziś gościem Loży Radiowej jest opozycjonista, były opozycjonista Janusz Michniewicz. Panie Januszu, a co rodzina powiedziała, kiedy pan trafił do więzienia na 2 lata? No nie to... mieli na przykład zarzutów, no co my teraz zrobimy, kiedy pana nie ma? Moja żona też działała w Solidarności. Zresztą ukrywaliśmy Staszka Jałowieckiego w domu, też się narażając wtedy, no bo to nigdy nic nie wiadomo. U nas były spotkania konspiracyjne. No i... Kończy się więzienie, kończy się wyrok i wychodzi pan na wolność. Tak, wychodzę na wolność, ponad 3 lata bez pracy. Już to mi skazało, te pobycie w więzieniu już było. Ponad 3 lata byłem bez pracy, chociaż mogłem dostać pracę, bo jak chodziłem na SB, byłem wzywany, to tam była taka sytuacja, że my panu załatwimy pracę. No. Ale tak, porozmawiamy sobie, co tam ludzie myślą, co tam ludzie gadają, prawda, pracy. Aha. Pojedziemy sobie gdzieś na Kielicha za Opole, no i tak w ten sposób podchodzono, nie? No ale oczywiście dlatego ponad 3 lata byłem bez pracy, że... Że powiedział pan nie. Nie. No oczywiście, przecież nigdy bym tak nie powiedział. A pana zdaniem, jaki był procent tych osób, które być może się złamały? Należy zrozumieć okoliczności, sytuację w rodzinach. Być może różnego rodzaju okoliczności wpłynęły na to, że te osoby się złamały. Chociażby przez takie rozmowy z ludźmi, którzy wówczas ich przesłuchiwali. Pana zdaniem, jaki to mógł być procent? Proszę pana, ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Chociażby dlaczego to, że to każdy miał swoją wolę, każdy się na to... I to były indywidualne sytuacje. Także trudno mi tutaj powiedzieć. Czyli te 3 lata bez pracy, no i co? No jest żona, jest rodzina. No później naczelnik już świętej pamięci, Gromek z oddziału budynków, potrzebowali inspektora nadzoru, podpisał, że będzie się mną opiekował, że ja nie będę rozrabiać i przyjął mnie tam do pracy. I nie rozrabiał pan? Rozrabiałem, bo też na terenie PKP były różnego rodzaju ulotki. A ja chciałbym jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć, dla mnie ważną, że Opole w ogóle było bardzo ciężkim terenem, żeby jakąkolwiek działalność tutaj prowadzić. Ja pamiętam na samym początku, jak powstawała tylko Solidarność, jeszcze nie było samej tej nazwy, prawda? Żeśmy tu zaczęli się organizować w Opolu, to na pociągach były straszne brzydkie rzeczy napisane. Opolanie i Ślązacy to nie Polacy, dużymi literami, farbami, to żeśmy tam nosili ulotki, gazetki, żeby pokazać, że w Opolu coś się dzieje. Tak samo przykro mi było, że w Polsce też mało się o Opolu mówiło, bo naprawdę ciężko było, chociaż tych ludzi, których żeśmy ciągnęli w tą naszą działalność, to byli wspaniali ludzie, o których w ogóle się zapomniało. I tu chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz. Ja zwróciłem się do Janusza Wójcika. Obecnego doradcy marszałka? Tak, do jakichś tam spraw. I napisałem mu pismo, napisałem mu listę ludzi, których trzeba by zapomnieć, których zapomniano, którzy działali, pomagali nam wtedy. I chciałbym o tych ludziach coś opowiedzieć, bo ja sobie nie wyobrażam, wie pan, żeby gdzieś w jakimś mieście, gdzie jakaś władza organizuje spotkanie z ludźmi z tego okresu, bo mnie to bezpośrednio, moich znajomych, przyjaciół dotyczyło, żeby nikt nie mógł nic powiedzieć. Czy to jest dla urzędników? Dowiedziałem się, że jak chce jakieś organizacyjne robić spotkania, to nie ma problemu, zrób stowarzyszenie, tam sobie te sprawy poruszajcie, tak? Natomiast tutaj będzie wojewoda mówić, tu będzie mówić szef kombatantów, tu będzie mówić marszałek, tak? Tu nie ma czasu na jakieś organizacyjne rzeczy, więc zadaję sobie takie pytanie cały czas, dla kogo to jest? Dla kogo? To jest dla wojewody? To jest dla marszałka? Wyobraża sobie pan na przykład tego we Wrocławiu. Taka sama sytuacja jak w Opolu i Kornel Morawiecki nie może nic powiedzieć. Ja się nie porównuję, bo to jest dla mnie niesamowita postać, prawda? I ja mu zazdroszę tylko jednej rzeczy, że on w Wrocławiu mieszkał, a nie w Opolu. Przez chwilę angażował się pan w różne działania. My pamiętamy tutaj pana z Ruchu Obrony Bezrobotnych. Ta słynna, taka była ta uchwała podjęta przez Radę Miasta zwalniająca osoby bezrobotne, które są założyć działalność z opłat. A ja chciałam zapytać bardziej, co z tą emeryturą specjalną? Bo wiemy, że w 2012 roku, tak, wystąpił pan wówczas do premiera Tusk. Mi odmówił przyznania wtedy. Teraz moje pismo jest u pani... Złożył pan kolejne pismo, tak? Tak, tak. Tylko muszę powiedzieć taką jedną rzecz. Tam w tym sekretariacie wydaje mi się, że tam pracują jeszcze ludzie, którym się to nie podoba. To znaczy z tej minionej epoki. Chociażby dlatego, że dostałem poparcie tutaj radnych opolskich Prawa i Sprawiedliwości. Moje pismo poszło też wtedy, jeszcze w kwietniu. Dopiero we wrześniu się dowiedziałem, że ich pismo wszystko wpłynęło, to co mi obiecali, natomiast moje nie dotarło. Dlaczego mnie nie informowali, że moje pismo nie dotarło do nich? Wie pan, taką odpowiedź później dostałem, złożyłem kolejny wniosek
Natomiast takie odpowiedzi, że ja się mam tłumaczyć z tego, co ja zrobiłem. Renta specjalna wychodzi poza ustawowe sprawy. To przyznaje premier. A mnie się pyta, zaświadczenie o Zrakowieckiej mam dać, zaświadczenie z Klęczkowskiej mam tej pani szanownej Reguskiej z kancelarii pani premier przesłać. Jeszcze jakieś tam, za co ja siedzę, skoro mają wszystkie moje dokumenty z IPN-u. To jest wszystko w kancelarii, tam jest napisane wyroki, gdzie siedział, jak siedział, za co siedział. No i takie pytanie, żeby to po prostu moim zdaniem przedłużać, utrudniać na każdym kroku. Tak to robią niestety. I jeszcze jedną taką rzecz. Ja pan też wystąpiłem do Solidarności, tam z kilkoma zarządu regionu, z kilkoma pytaniami. Napisałem tam tych ludzi, zresztą zaraz parę nazwisk, jeżeli państwo pozwolą, wymienię. To nie dostałem żadnej odpowiedzi. Ja się tam zapytałem, kto z nich został kiedykolwiek na rocznicę zaproszoną stanu wojennego. Ja nie zostałem od 90 roku ani razu zaproszony. A dlaczego pana zdaniem? Proszę pana, to już nie jest pytanie do mnie, ale chciałem tylko parę nazwisk. Doktor Ludwik Mazur, żołnierz Armii Krajowej, ordynator na neurologii, wyciągnął mnie z więzienia, pomógł Bronkowi Palikowi, że ten nie trafił do więzienia. Odpowiadał wtedy z wolnej stopy. Doktor Bedyński, który chodził na konsultacje neurologiczne do szpitala, znaczy do więzienia na sądowej, powiedział mi, jak ja mam chorować, żeby stąd wyjść. Doktor Jastrzębska, jej mąż przecież. Karol Smoczkiewicz, żołnierz Armii Krajowej, rzemieślnik, który robił kalendarze, jak wyszedłem z więzienia, te kalendarze rozprowadzałem, sprzedawałem. To wszystko szło na zakupy żywności, jakieś odzieży dla tych rodzin, których jeszcze tam ludzie, znaczy rodziny, ktoś z rodziny siedział, czy był jeszcze internowany. To w tym kierunku. Adam Szaran, który, ja nie miałem pracy ponad 3 lata, dał mi betoniarkę, kupił żwir, kupił cement, kupił piasek, formy dostałem, wszystko. U Tadzia Sumisławskiego dostałem, też siedział z nami, dostałem, proszę państwa, plac, gdzie mogłem ten beton robić. Zatrudniłem jednego kolegę, który był zwolniony z pracy za działalność w Solidarności. Jednego nie mogłem więcej. I ludzie ci pomagali, tylko o tych ludziach się nie pamiętasz. To mnie nikt nigdy się nie zapytał o tych ludzi, którzy szli z tej strony mojej pracy. A dziś idzie pan na uroczystości, to już za pół godziny. To znaczy na Plac Wolności? Tak. Tak, będę, bo będę tam chciał też coś zrobić. Dziękuję bardzo. Dziś gościem Loży Radiowej był Janusz Michniewicz, opozycjonista, który opowiadał o sytuacji jednostki w systemie. Tak. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.